Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24. Uśmiecham się, Marta Wrońska. Naszym i Państwa gościem jest wójt gminy Czernica, pan Włodzimierz Chlebosz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ja też postaram się uśmiechać, bo dobry przykład zawsze warto podpierać. Tak, a uśmiechanie w tych czasach myślę, że też jest wskazane. Też tak uważam. Panie wójcie, może rozpocznijmy od takiej optymistycznej wieści dla mieszkańców. Od 24 kwietnia gmina Czernica dystrybuuje maseczki dla mieszkańców. 15 tysięcy gmina zakupiła aż tych maseczek, więc dla każdego mieszkańca od 4 roku życia ta maseczka się znajdzie, będzie dostępna. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, żeby zapewnić w ten sposób bezpieczeństwo mieszkańców? Tak mniej więcej jak rozpoczęliśmy, że dobre przykłady warto po prostu obserwować i warto na nie reagować w ten sam sposób. To odnoszę się do tego uśmiechu, ale też podpatrujemy po prostu, mówię, inne samorządy i rzeczywiście też doszliśmy do wniosku, że warto znaleźć na swoim terenie firmę, naszego lokalnego producenta, który szyje maseczki, zamówić u niego, żeby jednak starać się po prostu tą gospodarkę w jakiś sposób, mówię, podtrzymywać, a tych podatników na gminie wspierać możliwie jak najlepiej. Tak, zamówiliśmy 15 tysięcy, mamy tylu mieszkańców zameldowanych. Wiadomo, że to jest od czterech lat w górę. No cóż, no, teraz rozmawiamy, a za chwilę kolejna partia maseczek przyjedzie do urzędu. Później sobie usiądziemy, poprzekładamy je i będą popołudniem roznoszone. Czy to przez radnych, sołtysów, przez urzędników. Tak, ja też po swoim osiedlu, na którym mieszkam, też poszedłem, była też okazja do tego, żeby sobie porozmawiać z mieszkańcami o tych, no co by nie powiedzieć, zupełnie innych czasach, a do tych, których po prostu nie spotkałem, żeby wrzucić im do skrzynki maseczkę z instrukcją w ilości takiej, jakiej są zameldowani w gminie. Rozumiem. Teraz gmina Czernica, no mimo tej pandemii koronawirusa i tego, że większość rzeczy jest zamrożona, no to działa, prężnie działa i tutaj wraz z mieszkańcami coraz to nowe projekty tworzy. Tak, raczej no, mieszkańcy tworzą gminę i to od ich aktywności, a są już naprawdę rzeczywiście aktywni, chylę czoła i naprawdę za każdym razem staram się po prostu, mówię, dziękować, bo to ich zaangażowanie, ich aktywność, ich również to, że potrafią reagować pozytywnie na pewne sygnały, tak też w pewien sposób robią, a to, że urząd pracuje i nie tylko zajmuje się tą epidemią koronawirusa, no to tak, życie się toczy i ma się toczyć. Tak jak cały czas mówię, kolejne uzbrajanie po prostu terenów pod przemysł usługi. Za chwilę będą powstawały dwa oświetlenia, jedno w Szostawie Małej, drugie na takim przy dużym takim skrzyżowaniu na drodze wojewódzkiej na granicy Kamieńca Wrocławskiego i Gajkowa. Rozbudowuje się dalej sala gimnastyczna przy szkole podstawowej. Już mogę powiedzieć tak, z zewnątrz już jest no, naprawdę wspaniała, piękna sala, a za godzinę czasu jesteśmy umówieni po to, żeby wejść tam do środka i zastanowić się, co jeszcze trzeba będzie tam zamontować, zamówić po to, żeby i myślę, że od 1 września nie tylko 6 osób będzie mogło wejść do tej sali, tylko zdecydowanie więcej, żeby rozegrać po prostu, nie wiem, pierwszy koszykarski mecz, żeby uczniowie w końcu tak naprawdę mogli skorzystać z tej swojej po prostu energii, żeby wszystko zaczęło powoli wracać do normalności. Też mamy taką nadzieję. Na terenie gminy, jak pan wójt powiedział, odbywa się także uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Na czym polegają te prace?
One polegają na tym, żeby ten teren, który w ostatnich latach sprzedaliśmy przedsiębiorcom, tak naprawdę, którzy zainwestowali w zakup gruntu, żeby im uzbroić właśnie w instalacje wodno-kanalizacyjne, ale też wiadomo i elektryczne, i sieć światłowodowa jest tam również położona, bo no chyba sami wiemy, bo teraz korzystamy ze wszelkich po prostu łączy elektronicznych, a to na pewno po prostu naszym przedsiębiorcom pomoże. Także będzie wykonana droga dojazdowa tak, żeby przedsiębiorcy mogli w końcu stawiać swoje hale, rozpoczynać produkcję, żeby, tak jak powtórzę się po raz kolejny, żeby zaczęła wracać normalność. Czyli gmina Czernica, czyli mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie gminy Czernicy teraz w tym trudnym okresie. Przejdźmy jeszcze do tego nowego oświetlenia, bo powstało ono w Dobrzykowicach. Jaśniej znaczy bezpieczniej. Tak, jaśnie znaczy bezpiecznie i muszę powiedzieć, że coraz więcej kolejnych projektów ulic jest tworzone. Kolejne słupy oświetleniowe, punkty świetlne powstają. Tak jak powiedziałem, to i mówię, i Dobrzykowice. Teraz Chrząstawa Mała, Kamieniec z Gajkowem, ale już są kolejne planowane projekty w naszych miejscowościach. Bo tak, bo to jest po prostu, mówię, bezpieczeństwo. To też jest w pewien sposób, mówię, dbanie o to, co będzie po koronawirusie, tak? Po tym etapie wszyscy wrócimy z powrotem, wsiądziemy w samochody, też będziemy chodzić chodnikami, więc w tym momencie zdecydowanie jest bezpieczniej. A praca w urzędzie, no tak, cały czas ona, mówię, jest, pomimo tego, że jest zdalna, ale też nazwijmy te wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli przykładowo akty urodzenia, czy akty zgonu, czy dowody osobiste. Tak, pomimo że tego, że one są wykonywane po prostu w drzwiach, ale jest. To, że zdecydowana większość wniosków teraz już jest przesyłana elektronicznie i elektronicznie są załatwiane sprawy. Tak, to jest oczywiste i to się dzieje od 13 marca. To, że mamy wrzutnie na dokumenty, jeżeli ktoś by chciał składać papierowo, tak, tak też robimy. Ale oprócz tych, mówię, rzeczy związanych z takimi administracyjnymi sprawami, no również tablety trafiły do uczniów naszych szkół w takiej ilości, w jakiej były po prostu zapotrzebowania. Przejdźmy jeszcze może do tej hali sportowej, bo ona rośnie nam jak na drożdżach, 80% już zostało wybudowane. No to jest piękny obiekt, bo byliśmy nieraz w tej szkole w Dobrzykowicach. Nowoczesny przede wszystkim obiekt. No ta hala na pewno pomoże wielu utalentowanym chłopakom czy dziewczynom, żeby stawiać te swoje pierwsze kroki w sporcie. Wiem, że pan jest olimpijczykiem z Barcelony w podnoszeniu ciężaru, więc tutaj też pewnie duma wójta. No tak, no przecież no to jest tak, no takie oczko też w pewien sposób w mojej głowie, żeby to był obiekt z takiego prawdziwego zdarzenia. To też nie tylko moje, bo muszę się też pochwalić, że na tej mojej gminie jest wielu olimpijczyków i ostatnio jedna z naszych mieszkanek została wyróżniona naprawdę przez takie czasopismo dotyczące lekkiej atletyki, które jest wydawane od bodajże 1948 roku, a 1956 tworzy po prostu rankingi najlepszych lekkoatletów na świecie. No i cóż, Urszula Włodarczyk, mieszkanka naszej gminy, trzykrotna olimpijka, znalazła się. No jak dzwoniłem do niej, gratulowałem, mówię, gratuluję ci, pomimo że znowu jesteś na czwartym miejscu wśród najlepszych po prostu wszechczasów
lekkoatletów. Dlaczego powiedziałem czwarte? No wiadomo, no sportowcy nie lubią tego czwartego miejsca, ale to akurat powiem w ten sposób. Jest naprawdę wyjątkowe. Gratuluję, cieszę się, że ona jest czwartą osobą na świecie wśród kobiet w siedmioboju. Jest uznaną osobą, jest naszą mieszkanką i pewnie niejednokrotnie będzie się spotykać na tej sali, przy tej szkole z uczniami, a nasi młodzi sportowcy, nasi młodzi mieszkańcy będą mogli rozmawiać z osobą, którą podziwiał świat i którą docenia pomimo już dawno zakończenia kariery w takim po prostu mówię wyróżnieniu i w takim uznaniu. I tego życzymy. Życzymy także nowych olimpijczyków. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym i Państwa gościem był wójt gminy Czernica, pan Włodzimierz Chlebosz. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę wszystkim Państwu zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Ja też życzę zdrowia i dziękuję. Marta Wrońska, Echo 24.